Daniel, pokaż tą hulajnogę, jak to wygląda. Ta hulajnoga ma już ile? 3 lata, tak? Tak, ta hulajnoga została zakupiona w 2021 roku. Także tak jak widać po serwisie, jeżeli dbamy o tą hulajnogę, hulajnoga wygląda, można powiedzieć, jak nowa. Mhm. Rzeczywiście, wygląda jak nowa. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jakaś wymiana manetki, gripów, plastików, to jest kwestia paru dolarów, a sami możemy też na koniec mamy przykład, jak to można dobrze zrobić. Czyli co, jako klient dochodzę do tej hulajnogi, tu jest jakiś QR kod, skanuję ten QR kod, przechodzę do aplikacji i to już jest moja aplikacja, w której wbijam tylko i wyłącznie swoje dane, kartę kredytową i działamy, tak? Dokładnie tak. Tutaj, że tak powiem, na przykładzie Bolesławca pokażę. Tutaj w mieście około 90-100 hulajnóg. Mamy napisane, pokazane, gdzie jaka hulajnoga stoi. Widzimy stan naładowania baterii takiej hulajnogi. Ile na niej możemy pojechać jeszcze? Ta bateria, akurat tutaj ta hulajnoga ma 91%, więc tutaj tą hulajnogą jeszcze dość sporo minut śmiało można jeździć. Mhm. Mamy opłatę startową tutaj akurat w Bolesławcu 2,50 i 85 groszy. Bateria 91%. Widzę. Dokładnie. Koszt startu 2,50 tak. I za minutę 85 groszy. Dokładnie. Skanujemy kod QR, jak podejdziemy do hulajnogi i hulajnoga, że tak powiem, nam się odpala. I później odstawiamy, robimy zdjęcie tej hulajnogi, bo kiedyś tak było, że trzeba było zdjęcie robić takiej hulajnogi, tak. W którym miejscu ona stoi, tak? Dokładnie. Robimy zdjęcie tej hulajnogi, więc franczyzobiorca też, jeżeli, że tak powiem, na mieście te hulajnogi przestawia, ładuje, nie może jakiejś znaleźć, też wchodzi sobie na to zdjęcie i widzi, gdzie ta hulajnoga ostatni raz stała, więc to też jest bardzo pomocne w znalezieniu, ewentualnie jak mamy jakiś problem. Jeżeli chodzi o rozliczenia, na przykład kwotę zarobku, widzimy, mamy swój panel franczyzowy. Czyli też masz aplikację taką, tak? Tak, ja mam aplikację osobną jeszcze, że tak powiem, do uporządkowania tych hulajnóg na mieście. Czyli widzisz, która hulajnoga jest rozładowana, która wymaga serwisu. Dokładnie. I ile zarabiasz? Mamy jedną aplikację, że tak, jedna aplikacja jest dla klienta, druga aplikacja jest serwisowa, tak jak ja daję pracownikom, którzy wymieniają i przestawiają baterie. I jeszcze mamy trzeci panel franczyzowy, gdzie widzimy przejazdy, widzimy skąd dokąd, widzimy częstotliwość przejazdów. Na tej zasadzie też możemy ustawić hulajnogi, mamy takie mapki ciepła i też widzimy przychody, co najważniejsze. Czy twój partner biznesowy, który dla ciebie serwisuje te hulajnogi, wymienia baterie i tak dalej, też ma taką aplikację, że on widzi w tym momencie, gdzie trzeba wymienić tą baterię? Tak, jak najbardziej, tak. Jasne. Ma to. Jasne. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Daniel Lasko. Witam Cię, Daniel. Witam. Daniel jest franczyzobiorcą tym razem. Dzisiaj kręcimy odcinek Biznes od zaplecza i powiemy, jak wygląda biznes na hulajnogach, ale od strony franczyzobiorcy. Dokładnie. Ty żeś wszedł w ten biznes ile lat temu? 3 lata temu. Mhm. A jak się firma nazywa? Firma nazywa się Quick. Mhm. Jest to jedna z największych firm tak naprawdę chyba w tej chwili na rynku. I w tej branży nie ma za dużej konkurencji. W rynku polskim jest około 3-4 firmy z hulajnogami. Jesteśmy jedyną polską firmą. Mhm. Na ten moment, w tym momencie mamy tylko 2 zagranicznych, że tak powiem, konkurentów, więc można powiedzieć, że konkurencja jest naprawdę mała. Mhm. Jak wpadłeś na pomysł, żeby zostać franczyzobiorcą tej firmy? Akurat tutaj, jeżeli chodzi o te hulajnogi, znaleźliśmy, że tak powiem, tą firmę na targach franczyzy w Warszawie, także tak się narodził pomysł. A firma ile lat jest w Polsce? Kiedy powstała w Polsce cała tutaj jakby siedziba tej firmy Quick? Quick jest na rynku już 6 rok. Mhm. Ale wy jesteście chyba jednym z takich głównych franczyzobiorców w tej chwili, tak? Jesteśmy jednym z głównych, mamy dość sporo tych hulajnóg. Ile firma ma w ogóle hulajnog w Polsce? W 2024 roku będzie w całej sieci Quick 3500 hulajnóg. A ty osobiście ile ich posiadasz? My osobiście ze wspólnikiem mamy 900 sztuk hulajnóg. No to jest co robić. Także jest. Powiedz mi, jak wygląda ten biznes? Jak wyglądało twoje spotkanie od momentu, kiedy spotkałeś tę firmę na targach do, no nie wiem, jak później to wyglądało? Było jakieś spotkanie w siedzibie firmy? Tak, teraz, że tak powiem, wtedy było
początkowe spotkanie na targach, potem rozmowy, że tak powiem, spotkanie w siedzibie. Dostałeś jakiś prospekt wcześniej? Dostałeś jakieś materiały reklamowe od tej firmy na maila, czy od razu się pojawił w siedzibie? Nie, dostaliśmy, oczywiście dostaliśmy całą ofertę franczyzową, warunki i potem była decyzja, że tak powiem, podpisujemy umowę, zamawiamy hulajnogi z Chin, nowe, całkowicie nowe, teraz też jest opcja zakupu używanych hulajnog od firmy, ale wtedy, że tak powiem, były tylko nowe, więc początkowo zaczynaliśmy od 80 sztuk. Jaki to był koszt? Ile taka hulajnoga kosztuje? Nowa hulajnoga to jest około 3,5 tysiąca netto, plus jeszcze dochodzi koszt dodatkowej wymiennej baterii. No czyli od razu zainwestowaliście spore pieniądze, to było ponad 200 tysięcy, tak? Dokładnie tak. Czy jeszcze jakieś koszty były wymagane? Jeszcze na co trzeba było położyć pieniądze? Nie wiem, na biuro? Na jakąś siedzibę, nie wiem, na jakieś dodatkowe akumulatory do tych hulajnog? Szczerze powiem, nie. Jest to taki biznes, że pracowaliśmy jeszcze w innym miejscu wtedy, że tak powiem, to był nasz pierwszy biznes, do którego poświęcaliśmy tak naprawdę 2-3 godziny dziennie, więc... Nie było tak, że od razu rzuciłeś wypowiedzenie w firmie i poszedłeś do hulajnog? Nie było takiej potrzeby. Potem z czasem, gdy zwiększaliśmy liczbę tych sztuk, no to hulajnóg, no to wiadomo, że to już trzeba było, że tak powiem, gdzieś sobie wynająć to biuro, siąść do tego biurka i że tak powiem, pilnować podwykonawców z miast. Czyli co, na początku jak te 80 sztuk przyjechało, to co, na biznes garażowy? Można tak powiedzieć, tak. Czyli, tak, no tak, dokładnie. Żeby jak najbardziej minimalizować te koszty, tak? Przy takich ilościach, mówię, 2-3 godziny dziennie poświęcaliśmy temu, żeby to, że tak powiem, wszystko było ładnie zrobione w mieście, baterie naładowane, także... Bo robiliście tylko we dwóch na samym początku? Tak. Obsługę tych 80 sztuk? Tak, dokładnie. Po jakim czasie te hulajnogi od zamówienia i od podpisania umowy przyjechały do Ciebie? Zamówiliśmy hulajnogi w grudniu, no to gdzieś w okolicach maja już były. Także nie jest to, że tak powiem, jakaś... Czyli do pół roku te hulajnogi przyjeżdżają. Dokładnie. Do dzisiaj tak jest? Czy jest na składzie? Czy firma ma Quick na składzie? Nie wiem, tam kilkaset sztuk i można sobie po prostu je pobrać. W tym momencie jeszcze na stanie są hulajnogi do sprzedania. Hulajnogi do sprzedania firma ma w kwocie 2,5 tysiąca netto, więc 1000 zł mniej. Póki co jeszcze są. I to są nowe rzeczy? Nie, to są używane. To są używane. Nowe hulajnogi w tym momencie zamawiają franczyzobiorcy z Chin. Aczkolwiek wiem, że firma ma plan w tym roku zrobić sobie taki stan magazynowy. Po prostu dużo jest nowych zapytań o ten biznes, więc chcą mieć na stanie te hulajnogi, żeby to od razu wyjeżdżało do klienta, prawda? Czy zdarzało Ci się, że kupowałeś używane hulajnogi tak samo? Był taki moment, jak najbardziej. Większość kupowaliśmy z Chin, aczkolwiek też jakieś tam mieliśmy dobrą propozycję od kogoś, więc skorzystaliśmy z tej okazji i dokupowaliśmy też używane hulajnogi. No i jak wtedy wygląda gwarancja, jak wygląda serwis wtedy takich hulajnog? Wszystko, że tak powiem, jest po stronie już franczyzobiorcy, tak? Więc wiadomo, jak to jest nowa hulajnoga, coś się z nią wydarzy tam w krótkim czasie, no to możemy się zwracać do producenta, jeżeli chodzi o używane hulajnogi, tutaj jest troszkę inaczej, tak? Wiadomo, że one są używane, też trochę jeździły, więc tutaj... No tak, no czyli co, jeżeli decyduje się ktoś na zakup używanych takich hulajnog, powinien kupić jakieś części też zamienne, przecież wiadomo, co w takiej hulajnodze najczęściej leci. W takiej hulajnodze, że tak powiem, najczęściej opona często się zdarza, wiadomo, i jakiś tam, że tak powiem, taki moduł systemowy, który się, że tak powiem, łączy z aplikacją. Mamy w tym momencie dostęp na naszym panelu franczyzobiorcy, dostęp do, że tak powiem, do części. Firma raz w miesiącu robi zamówienie do Chin, więc my raz w miesiącu po prostu wypełniamy sobie tabelkę i firma raz w miesiącu składa to zamówienie do Chin i to potem leci, że tak powiem, przypływa, przelatuje do nas w zależności, wiadomo. I w jakim czasie mniej więcej? To już jest kwestia, że tak powiem, te części są na stanie w Chinach, także to jest kwestia, że tak powiem, spakowania i jaki transport wybierzemy. Bo jak wybierzemy lotniczy, jeżeli nam oczywiście pozwoli, jeżeli nie mówimy tu o jakichś bateriach i w ogóle. Bo bateria nie może transportem lotniczym lecieć, tak? Są to dużo większe koszty, prawda? Także jeżeli mamy takie podstawowe części, wyślemy, że tak powiem, transport lotniczy, no to dość szybko to do nas przyjeżdża. Jeżeli wybierzemy inną drogę, to się lekko wydłuża, ale to są takie, że tak powiem,
musimy troszkę to przewidzieć do przodu, tak? To też... Przy takiej ilości hulajnog, jak w tej chwili masz, ty masz już jakąś bazę serwisową stworzoną, że nie wiem, masz już, nie wiem, tyle i tyle opon na magazynie, tak, tyle i tyle, tak. Nie wiem, akumulatorów, które się, nie wiem, są w stanie popsuć i tak dalej? Tak, w tym momencie tak, mamy już przy tej ilości hulajnóg, którą mamy, to jest 900 sztuk, to trzeba już mieć serwis, trzeba mieć jakiś zapas tych części. Mam dwóch serwisantów, którzy, że tak powiem, na bieżąco te hulajnogi naprawiają, no bo wiadomo. Tak. A powiedz mi, jak jest z bezpieczeństwem tego sprzętu? Czy taki sprzęt jest ubezpieczony w ogóle? W jakikolwiek sposób? Jest opcja ubezpieczenia tego sprzętu. Mamy część swoich hulajnóg ubezpieczonych. Aczkolwiek też, że tak powiem, niekiedy to się nie opłaca, tak? Bo jednak te koszty ubezpieczenia są dość wysokie. Mhm. Więc można powiedzieć, że tylko 20% hulajnóg mamy ubezpieczonych, takich, że tak powiem, najbardziej nowych. Reszta nie jest ubezpieczona. Tutaj i tak chyba to ryzyko jest zminimalizowane, ponieważ przynajmniej tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś korzysta z tych hulajnóg, to musi ściągnąć aplikację, musi tam się zalogować, musi podać swoje dane, tak? Tak. Czy te dane są w jakikolwiek sposób weryfikowane? Tutaj... No to jest numer telefonu, wszystko musi podać tak samo, tak? Tak, numer telefonu wszystko klient podaje, także jest to, że tak powiem, tutaj... Zazwyczaj, jeżeli coś się dzieje z hulajnogą na mieście, nie możemy jej znaleźć, jest jakaś uszkodzona, no to nie robi tego klient. Ewentualnie jakaś osoba, że tak powiem, która może być jakaś... Czyli nie kończą jazdy swojej, dokładnie, wrzucając hulajnogę do stawu? Nie, nie mieliśmy takich sytuacji. Mieliśmy sytuację, że tam jakaś osoba spowodowała wypadek na hulajnodze, wiadomo. No tak, się no to potem... normalna sprawa, czy na rowerze, to na hulajnodze. Dokładnie, czy... dokładnie. Więc tak szybko i fajnie zweryfikujemy tego człowieka. A jeżeli chodzi o jakieś, że tak powiem, jakiś wandalizm bądź kradzieże, w tym momencie jest to... myślę, że ludzie są już bardzo świadomi, co to jest. Gorzej było na początku, jak zaczynaliśmy. Trzeba było zawsze się liczyć z tym, że jak wkładaliśmy hulajnogi do nowego miasta, że będziemy musieli, że tak powiem, być czujni, no bo często osoby starsze zabierały sobie do domu, bo ktoś zostawił hulajnogę, prawda? Aha. Taka hulajnoga ma jakąś rejonizację jazdy, czyli nie wiem, wypożyczacie hulajnogę we Wrocławiu, nie zdarza Wam się, że ktoś sobie wymyśli rajd nad morze taką hulajnogą? Dokładnie. Mamy obszar. Jak zaczynamy, że tak powiem, właśnie współpracę, zakup hulajnóg, następnie właśnie jest, że tak powiem, można powiedzieć, spotkanie z informatykiem. Wszystko mamy, że tak powiem, rozrysowujemy sobie tą mapkę. W naszej aplikacji jest strefa niebieska, gdzie klient może jechać. Strefa czerwona, gdzie klient... przepraszam, strefa niebieska, gdzie klient może jechać i może zostawić hulajnogę. Strefa czerwona, gdzie klient może jechać, ale nie może zostawić tej hulajnogi. Zazwyczaj są to jakieś działki, parki na tej zasadzie, bądź na przykład miejsca, w których miasto nas poprosi o jakieś wyłączenie obszaru. I jeszcze mamy jedną strefę żółtą. W niektórych miastach też to jest strefa ograniczająca prędkość. Więc... Czyli co, automatycznie hulajnoga nie może przekroczyć powiedzmy 30 na godzinę? Hulajnoga maksymalnie jedzie 20 na godzinę. Aha. Zazwyczaj jest to 10-12 km na godzinę. Na przykład jakiś obszar płyty rynku w mieście. Ale to jest na prośbę właśnie miasta, tak? To jest na prośbę miasta. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Okej. Jak wygląda zarobkowość na tym? Ile się bierze w ogóle, bo to się na minuty pożycza, tak? Dokładnie takie hulajnogi? Dokładnie tak. Ile kosztuje dzisiaj? Jaki jest cennik za takie hulajnogi? W tym roku też, jeżeli chodzi o tutaj o Quicka, każde miasto będzie mogło mieć indywidualny cennik. Aczkolwiek do tej pory, tak jak jest też teraz, jest to 2,49 za start, za samo odpalenie hulajnogi i 75 groszy za minutę. Mhm. Za każdym razem, jak wsiadamy na hulajnogę, pobiera tą opłatę startową i później dokładnie 79 groszy minutę. 75 groszy za minutę. Dokładnie. Okej, to nie jest jakieś drogie. W jaki sposób klient płaci jakby? To jest kartą się płaci, czy to się tak podaje jakieś swoje konto i automatycznie jest pobierana opłata? Klient ma podaną kartę w telefonie, przepraszam, w aplikacji. Może też zapłacić Apple Pay, Google Pay, może przelać pieniądze do aplikacji blikiem. Na tej zasadzie. Mhm. Na ile czasu jest zawierana umowa franczyzowa? Na ile zawarłeś taką umowę? Umowa franczyzowa, szczerze powiem, do końca teraz nie pamiętam, bo to już było dość sporo czasu temu, ale mam coś takiego w głowie z tego, co kojarzę, że chyba na 2 lata, potem z automatycznym, że tak powiem, przedłużeniem już na tej zasadzie. Mhm. Dostałeś wyłączność na jakie miasta na samym początku?
Na samym początku była to Zielona Góra i Bolesławiec. Mhm. Także to były moje dwa miasta. A teraz co jeszcze obsługujesz? W tym momencie mamy kilkanaście miast. Z głównych takich miast to jest właśnie Bolesławiec, Głogów, Lubin. Dużo miast mamy też właśnie koło Łodzi. Czyli co, już tak Płocko. Daleko się zapędzacie? Tutaj zza Wrocławia aż do Łodzi? To jest 350 km tutaj tak. od Was. Wiesz co, to nie jest, że tak powiem, problem, ponieważ my mamy w każdym mieście podwykonawcę. Więc w każdym mieście mamy człowieka, który ma swój samochód, też musi posiadać swoją firmę i jako dodatkowy zarobek robi te, że tak powiem, robi tą, że tak powiem, ogarnianie tego miasta. No właśnie, co trzeba robić? Co do takiego człowieka należy? Relokacja tych hulajnóg, czyli jak tam hulajnogi gdzieś tam pojadą nam na jakieś tam obrzeża miasta, znowu je wrzucić, że tak powiem, do centrum. Wymienne baterie zazwyczaj mamy w tych hulajnogach, więc te baterie po prostu trzeba wsadzić do hulajnogi nową baterię, żeby ona była dostępna do klienta w 100%. Jeżeli mamy też, mieliśmy w takie hulajnogi, które też trzeba całe zabrać do ładowania i po prostu wystawić, jak się naładują. A dlaczego trzeba całą hulajnogę zabrać? To po prostu jest inny model hulajnóg. Mamy hulajnogi, gdzie są wymienne baterie, też mamy hulajnogi, gdzie trzeba całą zabrać hulajnogę do ładowania, prawda? Mhm. No to chyba już w tej chwili to chyba nowocześniejszy model, chyba nowszy model, tak? Tak, tak. W tym momencie tak. Już teraz firma też się skupia tylko i wyłącznie na tych wymiennych bateriach, więc no i mówię, to jest praca właśnie tego naszego podwykonawcy. A ten podwykonawca jest u Was na procencie, czy on jest na stałe jakiejś umowie i płacicie o... Podwykonawca ma rozliczany jest za pomocą akordu, więc za każdą akcję, że tak powiem, naładowania baterii hulajnogi, za każdą akcję przestawienia hulajnogi ma, że tak powiem, stawkę. Mhm. Czy na samym początku, jak rozstawiałeś pierwsze hulajnogi w danym mieście, miałeś narzucone, ile musi być tych hulajnog na daną ilość, nie wiem, mieszkańców? W tym, że tak powiem, wtedy nie. Aczkolwiek wiem, że teraz firma też skupia się na tym, żeby, że tak powiem, doradzają, ile powinno być minimalnie tych hulajnóg. No bo też, że tak powiem, z doświadczenia wiemy, że jak jest tych hulajnóg za mało, a jest, że tak powiem, duży popyt w mieście, no to też klienci się denerwują. Bo, no bo jednak jak jest jakieś duże miasto, które ma 50 tysięcy mieszkańców, 60, a my tam wrzucimy 20 hulajnóg, no to troszkę się to mija z celem, prawda? Mhm. Więc tutaj jest doradzane też z siedziby głównej, jak to powinno mniej więcej wyglądać. Jasne. Czy franczyzodawca robi jakieś akcje marketingowe, żeby konkretnie przyciągnąć do Waszych hulajnóg klientów? No bo rozumiem, że nieraz idziemy w jakimś mieście i stoją 3-4 firmy, tak? Mhm. I tak naprawdę człowiek się drapie po głowie, którą wybrać. No. Mhm. Tak, zazwyczaj na tych, że tak powiem, jeżeli chodzi o jakąś, że tak powiem, wizerunek firmy, świadomość marki, to firma, że tak powiem, dba o Facebooka, wystawia się na różnych targach, więc tak łapią tą świadomość. Jeżeli chodzi w mieście, jak już stawiamy tą hulajnogę, zazwyczaj na tą hulajnogę wieszamy laminowaną jeszcze ulotkę, na której zazwyczaj, jeżeli mamy konkurencję, jest jakaś promocja, jest, że tak powiem, wszystko podane, QR do pobrania aplikacji, więc tym próbujemy, że tak powiem, przyciągnąć tego klienta. Czyli jeżeli wbijasz się do jakiegoś miasta i widzisz, że jest spora konkurencja, możesz sam indywidualnie ustalić jakąś promocję? Jak najbardziej, tak. Jak najbardziej jesteśmy w stanie, że tak powiem, zrobić promocję w jakimkolwiek mieście. Kwestia powiedzenia, że tak powiem, informatykowi dzień, dwa dni wcześniej. I jak najbardziej jesteśmy to w stanie zrobić. I niekiedy też są, wiadomo, takie globalne promocje, zazwyczaj takie globalne w całej sieci, tak? Zazwyczaj jak jest to jakieś rozpoczęcie wiosny, rozpoczęcie wakacji, wtedy na przykład cała firma robi promocje, ale też indywidualnie można jak najbardziej robić takie zabiegi. Nie? Jasne. Te hulajnogi jeżdżą po całym mieście i są tak naprawdę też świetnym źródłem reklamy. Czy można ewentualnie Ty jako franczyzobiorca możesz pozyskać reklamodawcę, który, nie wiem, powiesi na tej hulajnodze jakąś reklamę swoją, jakąś tabliczkę reklamową czy coś tak. w tym stylu? Tak, w tym momencie już mamy jedno miasto, które, że tak powiem, jestem zainteresowany. W jednym mieście, po prostu firma, to miałem na myśli. I tak jak najbardziej oferujemy to też i szukamy firm.
aby się oklejali na naszych hulajnogach. Mamy dużo miejsca, to jest super reklama. Ta reklama się ciągle przemieszcza. Tych punktów w tym mieście jest dość też sporo, bo tak jak mówię, miasto na przykład, mamy Głogów, około 60 tysięcy mieszkańców, tam jest około 80 hulajnóg, więc na tym przykładzie to też jest super reklama jeżdżąca, rzucająca się w oczy, także jak najbardziej można się odzyskać. Okej, okay. Mam powiedzmy sklep spożywczy w miejscowości, gdzie jest dużo twoje hulajnogi, chciałbym umieścić tam swoje reklamy, że najlepsza kiełbasa akurat u nas jest. Z kim mam się kontaktować? Czy z siedzibą firmy, czy z tobą jako franczyzobiorcą? Nie, z siedzibą firmy i potem siedziba firmy, że tak powiem, oni już potem to rozgraniczają. Jeżeli byłoby to, tak jak wspomniałem, na przykład ktoś chce reklamę na miasto Głogów, oni wtedy się odzywają do nas i też, że tak powiem, jeżeli my pozyskamy reklamę, to my mamy większy procent z tej reklamy. Jeżeli franczyzodawca nam pozyska reklamę, to wtedy on ma większy procent z tej reklamy. Ale każdy zarobi, i my, i oni. Także. Powiedz mi, jak faktycznie wygląda ta współpraca z franczyzodawcą? Czy tak jak franczyzodawca reklamował się na początku, czy współpraca wygląda zupełnie inaczej? Nie. Tutaj jeżeli chodzi o współpracę, jest wszystko jak najbardziej w porządku. Zawsze, że tak powiem, odbierają telefony, zawsze odpisują i na maile, i na tam, że tak powiem, takich programach, które mamy. Informatyk, że tak powiem, jest 24 na dobę też. Nie mieliśmy chyba sytuacji, żeby nam nie odpisał. Jasne. Więc jest tutaj wszystko, że tak powiem, bardzo dobrze dopięte. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni z współpracy. Tak jak wcześniej powiedziałeś, te hulajnogi są z Chin sprowadzane. Wiadomo, w Polsce chyba nie ma producenta. Ale jak wygląda sprawa aplikacji do tego? To jest aplikacja, która była tworzona przez firmę Quick? Tak, to jest aplikacja, która była tworzona przez firmę Quick od samego początku, więc nie jest to jakiś tam chiński produkt. Jest to też, w tym roku też ta aplikacja jest dużo lepsza i będzie, że tak powiem, będzie i jest, że tak powiem, dużo. Nie myśleliście nad tym, żeby na takich hulajnogach nie trzeba się było logować aplikacją, tylko był, nie wiem, jakiś akceptator banknotów, czy ewentualnie czytnik tylko kart kredytowych, że dochodzimy w pyk, bo przecież dane tak samo klienta są na karcie kredytowej. Były takie pomysły, ale wtedy wykluczylibyśmy to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że tak powiem, to terytorium, na którym możemy jeździć. Myślę, że wtedy, no to jest już takie, że tak powiem, grubsze zadanie, żeby to zrobić. Były takie pomysły, ale jednak. No już myślę, że w tych czasach już teraz pobranie aplikacji to też nie jest problem. Nie? Dobra, teraz powiedz mi o ciemnych stronach tego biznesu. Jak to wygląda? Nikt wam na tej hulajnodze do Meksyku nie uciekł? Nie, akurat nie. Nie zdarza się tak. Nie zdarza się. Powiem ci, że tutaj jeżeli chodzi o ciemne strony tego biznesu, nie ma. Raczej myślę, że nie ma. A jak z wypadkami właśnie? Powiedz, często się ktoś rozbija na takiej hulajnodze? Szczerze, przez te nasze parę lat funkcjonowania na tych naszych, mówię, blisko 1000 hulajnóg, mieliśmy dwie takie sytuacje, gdzie, że tak powiem, jedna osoba po alkoholu, że tak powiem, się nabiła na słup. A druga osoba też, tutaj akurat nie było już alkoholu, ale wymusiła pierwszeństwo po prostu pojazdowi, więc to były takie dwie sytuacje, w których, że tak powiem, no musieliśmy i namierzyć tą osobę. No ale to łatwa sprawa, no jest to, jak najbardziej, kto używał tą aplikację ostatnio. Jak najbardziej, więc tak i tak jak wspomniałem na początku, jak jeszcze ludzie nie byli aż tak z tego świadomi wszystkiego, że to są hulajnogi na wynajem, no to wtedy można powiedzieć, że to była taka nasza ciemna strona, że znajdowaliście je w domu. No, także tak, było dużo policji, dużo zgłoszeń, ale na szczęście to się ustabilizowało, wszystko teraz jest ok, ta świadomość społeczeństwa urosła, także. A jak wygląda sprawa dzisiaj przepisów, jeżeli chodzi o jazdę na tych hulajnogach? Można jeździć po ulicy, po chodniku, jak to wygląda? Tak, można jeździć po ulicy. Jak najbardziej, hulajnogę trzeba też, że tak powiem, stawiać wzdłuż ulicy. Wzdłuż ulicy czy chodnika? Przepraszam, wzdłuż chodnika. Zazwyczaj klienci widzą, gdzie też nasi pracownicy odstawiają te hulajnogi, więc w takiej formie potem też, że tak powiem, je odstawiają. Aczkolwiek odstawia się te hulajnogi głównie na chodnikach. Tak? A jeżeli ktoś, nie wiem, wypożycza hulajnogę, która jest warta tam 3000 z haczykiem i nagle wjeżdża komuś w Lamborghini nowe za 3 miliony,
Tak. I rozwalam o pół przodu, to co dalej? Kto jest odpowiedzialny za to? To jest OC jakieś macie? Czy mamy, jak to wygląda? Mamy ubezpieczenie firmy, aczkolwiek też w takich wypadkach, jeżeli jest to spowodowane winą klienta, no to klient. Odpowiedzialność klienta. Odpowiedzialność klienta jak najbardziej. Mhm. Czyli nie jest tak, że klient płacąc te 70 parę groszy, nie wiem, za minutę, w tym jest, nie wiem, 5 groszy poświęcane na jego jakieś OC. No nie. Niestety nie, tak to nie wygląda. Też, że tak powiem, z takich przyczyn, kiedyś mieliśmy taką też śmieszną sytuację, że klient napisał do nas, że tak powiem, na reklamację, że wywalił się na tej hulajnodze, rozbił sobie zegarek, jakieś drogie buty i żądali zwrotu pieniędzy, więc myślę, że to że tak powiem... No tak, jakby nie było, to jest tylko narzędzie. No to równie dobrze by można było skarżyć producenta piły łańcuchowej, czy tam, nie wiem, siekiery, że ktoś sobie rękę uciął. Ta sytuacja pewnie nie miała miejsca, aczkolwiek, a myślę, że nasz ubezpieczyciel by tego nie udźwignął wszystkiego, jakby tak ludzie zaczęli robić, prawda? Mhm. Więc tutaj jest odpowiedzialność klienta. Powiedz mi, jak wyglądają zarobki w tym biznesie? Mhm. Ile można na tym zarobić? No nie wiem, jest jakiś pakiet startowy, że musisz na dzień dobry kupić, nie wiem, 100 sztuk, 80 sztuk, 50 sztuk, jak to wygląda? Że tak powiem, liczba sztuk uzależniona jest od franczyzobiorcy, który jest zainteresowany. Tak jak wspomniałem, jeżeli mamy jakieś tam miasto, przykładowo 40 tysięcy mieszkańców, no to zazwyczaj się pyta ten franczyzobiorca, ile tych hulajnów muszę kupić. Firma mu wtedy mówi na przykład 30 i to jest jego taki minimum. Tak? Jeżeli byśmy mówili o jakiejś tam, nie wiem, Wrocławiu, Warszawie, no to wiadomo, że tutaj już to idzie w setkach. Najmniejsze miasto, jakie obstawiasz? Najmniejsze miasto, jakie obstawiam, to jest chyba Lwówek Śląski. Mhm. Ile tam mniej więcej mieszkańców? 8 tysięcy mieszkańców. I to jest opłacalny biznes? Taki jest też opłacalny biznes. Mhm. No tak, i ile masz hulajnóg w takim Lwówku? W takim Lwówku mam 25 sztuk hulajnóg. Mhm. Ile można z takiej hulajnogi wyciągnąć kasy miesięcznie? Że tak powiem... To też jest biznes sezonowy, nie? To też jest biznes sezonowy, w zimę też to funkcjonuje. Ale ile można tak miesięcznie wyciągnąć poza sezonem, w sezonie? Mhm. Średnio te, że tak powiem, zakupione hulajnogi na przykładzie tych, załóżmy 50 sztuk kupionych nowych w Chinach, no to tam wyjdzie około 200 tysięcy. Podczas jednego sezonu się powinno wszystko spłacić. To super. Tak, także... Mogą się zdarzyć jakieś poślizgi, że nie wiem, nagle się okazuje, że sezon jest deszczowy, nikt nie chce jeździć. Tak, wtedy jak najbardziej. Aczkolwiek deszcz też nie jest takim, że tak powiem, wiadomo, jak pada długo, dużo dni, to jest to dla nas, że tak powiem, widoczne. Ale jak popada parę minut w ciągu dnia, czy tam nawet tę godzinkę, to szczerze nawet niekiedy więcej jest tych przejazdów. Ludzie chcą szybko iść do domu, więc też to jest, że tak powiem... Nie przeszkadza nam to. Wiadomo, że jak w sezonie pada tydzień czasu, no to jest już odczuwalne, tak? Jesteś w jakiejś miejscowości turystycznej typowo? Tak, jesteśmy w miejscowości turystycznej. Mamy parę miast nad morzem, więc... Jak ten biznes sprawdza się nad morzem? Najlepiej. Najlepiej. Tak. Jednak ludzie jeżdżą. Miasta sezonowe jednak są, że tak powiem, najlepsze. Tak, w wielu miejscowościach nawet ani taksówki nie ma, ani żadnych Uberów i tak dalej. Dokładnie, no, to tak. Jest taki... I ludzie też jeżdżą, że tak powiem, na wakacje też z tą świadomością wydania tych pieniędzy, więc tutaj, że tak powiem, nikt, tak jak zazwyczaj w mieście, zdarzają się przejażdżki, punkt A, punkt B, wiadomo. Zazwyczaj w miastach sezonowych jest to wejście na hulajnogę i dopóki ona się, że tak powiem, nie rozładuje, to klienci na nich jeżdżą. Nie? Jak wygląda sprawa prowadzenia takiej hulajnogi pod wpływem alkoholu? To jest prowadzenie pojazdów mechanicznych, jakby nie tak. było, to jest chyba pojazd kiedyś, mechaniczny. Kiedyś przepisy nie były, że tak powiem, do końca tutaj opisane na ten temat, teraz już są. Nie można jechać, miałem znajomego, który jechał. I 2,5 tysiąca mandatu dostał za to. No tak, ale mając prawo jazdy, mam prawo jazdy powiedzmy na kategorii B, wsiadając na taką hulajnogę, nie jest tak, że jestem pod wpływem po kielichu, po dwóch, trzech piwkach i tracę prawo jazdy? Myślę, że tak. Coś takiego było. Teraz dokładnie nie chcę tutaj... No bo te przepisy się już kilkakrotnie zmieniały. Tak, one się często zmieniają. Staramy się być na bieżąco, ale akurat tutaj to bym musiał jeszcze sprawdzić. Jak wygląda skalowanie tego biznesu? Czy w tej chwili masz taką ilość już hulajnóg? Czy mógłbyś ten biznes jeszcze rozwinąć dwu, trzykrotnie, żeby on był większy? Czy franczyzodawca w pewnym momencie powie, nie, dobra, dosyć pas? Nie. Franczyzodawca nie będzie nas ograniczał, że tak powiem. Jeżeli będziemy to wykonywać, oczywiście, jak to należycie,
bo oczywiście zdarzają się tacy franczyzobiorcy, którzy mało o to dbają, ale tak jak mówię, tak jak tutaj jest taka sytuacja, że mamy te 900 hulajnóg, są one w miastach, mamy tam takich pracowników, którzy na bieżąco ogarniają te hulajnogi na tyle, że one są naładowane, są w strategicznych miejscach w mieście, to jak najbardziej franczyzobiorca tutaj nie robi żadnych, że tak powiem... Franczyzodawca, przepraszam, nie robi żadnych... Żadnych problemów. A powiedz mi, co jeszcze należy do waszych zadań jako franczyzobiorcy? Czy hulajnogi, nie wiem, po sezonie muszą zjechać w jakiś punkt, muszą zostać poczyszczone, pomyte, nie wiem, odświeżony lakier, no bo też się pewnie zdarzają jakieś zatarcia, obtarcia, obtłuczenia? Zazwyczaj po sezonie hulajnogi wszystkie są serwisowane. Przy tylu hulajnogach, co my mamy, troszkę będą zabrakło miejsca, żeby te wszystkie hulajnogi naraz zwieść. Robimy, że tak powiem, to rotacyjnie. Pracownicy przykładowo 50 hulajnóg serwisują, wieziemy je do miasta naprawione, 50 znowu zabieramy i po prostu tak z miast przerzucamy. Robimy to tak rotacyjnie. Są franczyzobiorcy, którzy mają na przykład tylko jedno miasto. My też tak naprawdę, jak mieliśmy w pierwszym roku, też zawinęliśmy się na parę tygodni w zimę, przeserwisowaliśmy wszystko i wtedy żeśmy wypuścili. No właśnie, co wtedy jest, co należy do takiego serwisu? Co, wymieniacie z opony na zimowe? Nie, akurat tutaj opony nie wymieniamy, ale wiadomo, jak są jakieś hulajnogi zadrapane, jeżeli franczyzobiorca dba o to i chce, żeby to było wizualnie ładne, troszkę podmalować, okleić tą hulajnogę. Zazwyczaj są to takie jakieś rzeczy nie zabierające zbyt dużo czasu. Jakieś naciągnięcie linki hamulcowej, tak? Wymiana manetki. No to dosyć proste jest chyba wszystko. Wszystko dość proste. Ta hulajnoga naprawdę jest prosta do, że tak powiem, do serwisu, także jak najbardziej tutaj nie ma jakichś, że tak powiem, nie zdarzyło się nam, żebyśmy z jedną hulajnogą cały dzień walczyli. A czy temperatura jakaś ujemna bardzo mocno na dworze ogranicza ten biznes, że trzeba zwieść, bo nie wiem, baterie będą padały po 3 minutach? Hulajnogi w zimę w naszym przypadku nie zabieraliśmy, aczkolwiek to jest prawda, hulajnoga niekiedy zdarza się, że jest jakoś troszkę opóźniona, że tak powiem, w odpaleniu. No i też zazwyczaj dobrze by było tą hulajnogę jednak ściągnąć dla żywotności samej baterii, prawda? Bo też bateria troszkę dość się psuje na tym mrozie. Powiedz mi, jak wyglądają te twoje pierwsze hulajnogi? One cały czas są jeszcze w swoim posiadaniu, te, które żeś na samym początku kupił? Tak, dokładnie. Tak, one nie rdzewieją? Nie są tak, że one wyglądają po prostu tragicznie? Nie, ta hulajnoga właśnie, co tam potem tutaj pokażesz na filmiku, jest zakupiona w 2021 roku. Czyli 3 lata. Dokładnie. Mamy na bieżąco, że tak powiem, tak jak wspomniałem wcześniej, dostęp do części, mamy dostęp do, że tak powiem, naklejek, także wszystko, tutaj jesteśmy wszystko w stanie wymienić na nowe i myślę, że ta hulajnoga jeszcze dobrych parę lat pojeździ. Myślisz, że ile taka hulajnoga wytrzyma w ogóle na rynku? Z 10 lat jest w stanie taki sprzęt wytrzymać? Myślę, że na bieżąco, tak jak my to serwisujemy na bieżąco, jak najbardziej tak. Tutaj jest, tutaj każda część jest wymienna, każdą część możemy dokupić. Tak naprawdę. Czyli w zasadzie nie zmienia się tej ramy całej, tak? A reszta wszystko można powymieniać na nowe. Linki, nie linki, koła, opony. Zazwyczaj są to kwoty rzędu paru dolarów, tak? Czy jakaś manetka, czy linka hamulcowa, czy hamulec. Jak już opona też, że tak powiem, nie jest jakoś mega droga, więc są to takie, że tak powiem, niekosztowne, nie jest to jakoś dużo kosztowny serwis, a pozwoli tą hulajnogę, że tak powiem, utrzymać. A te hulajnogi to jest w ogóle inny standard niż takie hulajnogi, jak się kupuje w markecie, tam nie wiem, za 4000? To są jakieś mocniejsze hulajnogi? No nasze hulajnogi są, że tak powiem, przystosowane pod sharing hulajnóg, więc mają, że tak powiem, te swoje systemy. Ale ta hulajnogę można by było przerobić, aczkolwiek są one troszkę, że tak powiem, troszkę inne w tych swoich tam modułach. No żeby sprawdzić, czy mówisz prawdę, to ja dzisiaj z Bolesławca na hulajnodze wracam do Łodzi. Tak? Zobaczymy, czy wytrzyma. Dokładnie. Żeby mnie tylko na radar nie złapali. Dokładnie. Okej, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy w umowach franczyzowych, które zawierane są jakieś kary umowne?
Jest, tak, myślę, że to jest, z tego co pamiętam, chyba tylko jedna. Oczywiście chodzi tutaj o konkurencyjność, tak? Mhm. Że podczas trwania umowy i chyba jeszcze 2 lata do przodu franczyzobiorca nie może przejść do innej firmy konkurencyjnej. Tobie się nie zdarzały żadne nieprzyjemne sytuacje związane z franczyzodawcą? Nie. W żaden sposób. Wszystko mówię, tutaj jest ok. Pomoc na każdym kroku też, jak zaczynaliśmy nawet, no naprawdę było tutaj, nie mam na co narzekać. Mhm. A ile musisz odpalać opłaty franczyzowej? Czy to jest procentowo jakoś, czy to jest jakaś stała opłata franczyzowa? Każdy franczyzobiorca, że tak powiem, płaci od sztuki hulajnogi. Jaka to jest kwota? I procent jeszcze od przychodu. Powiem taką ogólną kwotę, bo tutaj my przy tylu sztukach mamy troszkę inaczej. Tak samo jakby ktoś był zainteresowany, też, że tak powiem, do siedziby trzeba się zgłosić i oni wtedy, że tak powiem, mówią, oni tam mają takie widełki rozpisane w zależności od liczby hulajnog, ale tak początkowo, startowo do tych 500 sztuk hulajnóg jest to stała opłata franczyzowa 16 zł netto za sztukę. Miesięcznie? Tak, od hulajnogi. To bardzo niedużo. Dokładnie. I 10% od przychodu. A, czyli tutaj jest jeszcze zarobek. Dokładnie tak. Dokładnie. Średnio ile taka hulajnoga dziennie jest w stanie godzin, minut przejeździć? Średnia. Masz jakieś takie dane? Średnio taka hulajnoga powinna około 20-30 km na spokojnie zrobić. Także dziennie? Dziennie. Znaczy na pełnej naładowanej baterii, że tak powiem. Bo jeżeli pracownik nam wymieni tę baterię, że tak powiem, w połowie dnia, no to ona potem znowu jest, że tak powiem, do dalszego użytku. Ale zdarza się, że tak ludzie przejeżdżają te 20-30 minut? Tak, jak najbardziej, tak. Tak, tak, ta kolejna 20-30 km, mówię? A jeżeli chodzi o minuty, jeżeli chodzi o minuty, no to jest... No myślę, że z 3 godziny to 2-3 godziny myślę, że ta hulajnoga jest w stanie wytrzymać. Poleciłbyś ten biznes? Tak, poleciłbym ten biznes. Na pewno? Na pewno. Ja to wspieram tutaj w tym rejonie. No. Nie żartuję. Ale oczywiście, no, jeżeli to jest dobry biznes, to zachęcamy do tego biznesu. Powiedz mi, jak się skontaktować z firmą, jeżeli ktoś by chciał taką umowę podpisać? Kontakt jest na naszej stronie quickup.eu. Także tutaj też pewnie dodamy tutaj do, że tak powiem, tak, do filmiku. Będzie w opisie filmu, także jeżeli jesteście zainteresowani tym biznesem, rozwincie opis filmu i tam będzie. Franczyza małpa Quick, też tutaj jest podany mail, także... Tam się są jakieś ciemne strony tego biznesu, czy nie widzisz tutaj jakichś negatywnych aspektów? Nie widzę. No to super, dobrze. Dziękuję Ci pięknie za dzisiejszy wywiad. Dzięki bardzo. Życzę powodzenia w biznesie, żeby tych hulajnog, żebyś miał przynajmniej ze 20 tysięcy po tym sezonie już. Dzięki. Dziękujemy pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I w miarę możliwości bardzo proszę, udostępniajcie ten film, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy. Dzięki.